Milionowy klient odwiedził dziś suwalski aquapark. To Kamil Łapiński, młody Suwalczan, który dziś skończył gimnazjum. W nagrodę otrzymał karnet na wizytę w aquaparku o wartości 300 zł i torbę z upominkami. Takie karnety dostali też klientka z numerem 999 999 Izabela Maczuga oraz Jakub Baulis, który rozpoczął drugi milion. Prezenty wręczał Czesław Frankiewicz, prezydent Suwałki Waldemar Borysewicz, szef Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w skład którego wchodzi aquapark. Wszyscy obecni klienci mogli poczęstować się przygotowanym z tej okazji tortem. Przekazuję Tobie tutaj taki drobny prezent, przydatny właśnie do korzystania z tego aquaparku, pan dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji. On ma też upominek i karnet na 300 zł za darmo skorzystania z aquaparku. Będziesz pływać. Jako gospodarza. Pływacz tak jest, kurczę, ile się da. Ostatnio dość często, tak dwa razy w tygodniu. A tak od tygodnia, no to wiadomo. Jak Luz jest w szkole już teraz. Tak, jak Luz jest w szkole. Co, zaskoczony dzisiaj, co? Zaskoczony. Powiem, że mi się nie chciało dzisiaj przychodzić. No koniec roku, nie? Tak.